Dziękuję panie przewodniczący, ale nie będzie pan cenzurował mojej wypowiedzi. Ja nie jestem błędzistą, mogę krótkie odpowiedzi. Zobacz, że odprawo zwrotu. Ale to jest moje wyraz, to jest moje pisanie, Szanowni Państwo, mieliście szansę 28 czerwca, o ile dobrze pamiętam, abyśmy mogli podyskutować o wszystkim. Natomiast dokonała się reiterada z tej sali. Część dwóch z panów się zamknęło w saloniku pani przewodniczącej i nie chciało wysłuchać tego, co reszta rady się czego się dowiedziała. Dzisiaj stawiacie zarzuty burmistrzowi, że nie chce z wami, czy nie rozmawia. To przecież wy nie skorzystaliście z okazji, tylko powiedzieliście, czmychnęliście z wami. Panie burmistrzu, dostanie pan głos, na pewno odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na wywód pana Kazimierczaka. No przecież przed chwilą mówił od dniu 28 o zdjęciu, o niemożliwości podjęcia debaty i rozstrzygnięcia. No, jeżeli państwo wyszliście z tej sali i przez trzykrotnie, bo o ile dobrze pamiętam, mimo ponawiania, wznawiania obrad się nie pojawialiście, no to do kogo macie pretensje? Dzisiaj pokazaliście klasę. Bo jeżeli nie ma was w większości, to uciekacie stąd. Nie podejmujecie debaty. Jeżeli jest problem z przepchnięciem waszych rozstrzygnięć i zablokowaniem propozycji burmistrza, to po prostu stąd śmiechacie. Tak się nie robi. Odpowiadam na pytanie. Tytuł konkursu będzie brzmiał Współzawodnictwo Dzieci i Młodzieży z klubów posiadających licencję odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego. Czyli otwarcie szerokie, nie jak można było tutaj było sugerowane, że będzie skierowane do jakichś klubów. Nie, po prostu taką zasadę wprowadziliśmy od początku tej kadencji. Otwieramy konkursy dla wszystkich klubów. Oczywiście miałem w ostatnich dniach spotkania, w którym przekonywano mnie, żebym tą zasadę zmienił. Natomiast moim głównym przesłaniem jest pomoc w tej chwili klubom, które wychowują dzieci i młodzież. No i to jest odpowiedź. Teraz, dlaczego to się nie stało wczoraj? No właśnie dlatego, że pan wtedy się zamknął w gabinecie i trudno. Ale pan mówi nieprawdę, panie burmistrzu, jest to żałosne. Ale proszę nie przerywać. To świadczy w okazie, no naprawdę. Proszę nie mówić prawdę, nie przerywać. Drugie pytanie, może mnie pan posiłkuje, teraz brakuje. Drugie pytanie, dlaczego poprawka... Bo pan nie odpowiada na pytanie. Pan mówi o zamykaniu się w toalecie, pan mówi o zamykaniu się w toalecie. Trzecie pytanie było panu. Dlaczego w poprawkach do budżetu, w zmianie budżetu zaproponowanej na czerwcową sesję, wtedy pan tego nie wprowadził? Bo kiedy pana pytaliśmy, na co chce pan przeznaczyć te pieniądze, te same, które dziś pan przesuwa na ten cel, dlaczego pan wtedy na ten cel nie przeznaczył? I my mieliśmy okazję z pana o to pytać, wtedy pan nie udzielił odpowiedzi, bo pan nie podejrzewał, że jej nie miał. Dziś pan też nie odpowiedział. Ja miałem komu udzielić tej odpowiedzi, bo pan nie było. No, panie burmistrzu, byliśmy na tej sali. Długo trwała dyskusja, zadawaliśmy panu pytania. To pan w którymś momencie, kiedy panu brakowało merytorycznych argumentów, przestał pan odpowiadać na te pytania. Pani Szałkowska przestała odpowiadać na te pytania. Wtedy usłyszałem, że zadajemy pytania jak prokuratorzy, a my zadawaliśmy pytania do zmian w budżecie. Wtedy państwo nie odpowiadaliście na pytania, które my zadawaliśmy. I to jest to samo pytanie, panie burmistrzu, które dziś zadaję. Odpowiedź jest krótka. Na wniosek wydziału został przedłożona propozycja burmistrza, koniec, kropka. To pana nie zadowoli, mam świadomość, ale nie jestem od zadowolenia pana Kazimierczaka. Przez dwa miesiące te pieniądze niepotrzebnie leżały tylko ze względu na pana, w moim przekonaniu, upór i niechęć do wnioskodawców tej zmiany, czyli Klubu Rady Ziemi Jarczyńskiej. Ostatnie pytanie. Na co pan przeznacza pieniądze, które z wolnych środków z roku 2012 z funduszu alkoholowego zapisał pan w zmianach do budżetu przyjętych na początku lipca, również w dziale zdrowie, również w wydatkach w ramach tak zwanego funduszu alkoholowego. Pytam o to od dwóch miesięcy, jakie jest przeznaczenie tych 200 tysięcy złotych? Nie uzyskuję odpowiedzi na to pytanie. Już panu odpowiem, panie Robercie, i zaspokoję pana.
odpowiedź na to pytanie miała przygotowana pani dyrektor Kubacka, nie jest, gdy państwo ją wspomnieliście. Dlatego proszę mnie zwolnić z obowiązku odpowiedzi na to pytanie, bo mógłbym przekłamać w jakimś zakresie i ponownie narazić się na zarzuty co do nieprecyzyjnego odpowiedzenia na tą kwestię. Panie burmistrzu, to pytanie, dokładnie takie samo pytanie, u pana leży w sekretariacie od 2 miesięcy. Po 2 miesiące temu na piśmie jest możliwe.